Znajdujemy się w siodarni. W siodarni, gdzie jest wszystko i nic. To jest paka. Tutaj w tej pracy głównie trzymam na przykład śrubokręt albo klej krowelkę. To jest wędzidło używane na zawodach. Tutaj w Working Equitation specjalnie. To zwykłe wędzidło pojedynczo łamane. Chcesz to może sobie pociągnąć, proszę? Ciężkie, co? Tutaj są pady. To są pady specjalnie na zawody. Te pady używam specjalnie na zawody. One są tutaj, zobacz. Mają takiego misia. Żeby dobrze amortyzować, ten pad jest inny. Ten pad jest z takiej struktury. I ta struktura bardzo dobrze amortyzuje wszelkie uściski na grzbiecie konia i rozkłada je na cały grzbiet. Dlatego takie siodło nie sprawia koniowi problemów. To jest kask Sam Shielda, to powijescy go noszą. Jak chcesz, Tereska, to możemy dzisiaj mój pad roboczy zostawić i możesz sobie wziąć pad na zawodzie, ten na przykład. Co ty na to? Chcesz? Tak? Chcesz? Dobra. Plecki i jedziemy na plac zewnętrzny. Tam nas jeszcze nie było. Trochę wieje, ale postaramy się zrobić kilka podstawowych elementów, takich ujeżdżeniowych. Zatrzymanie, ruszenie, może jakaś wolta, może serpentyna. Można naprawdę, bo terenia jakby w ogóle nie widzę żadnych przeszkód, dosłownie, żeby ona jeździła, robiła pewne elementy ujeżdżeniowe na placu. Nie widzę żadnych przeszkód, na Brodim nawet, nie? Dzisiaj spełnialiśmy marzenia, jak zawsze. Tak. Dzisiaj Terenia miała dzień samodzielnej jazdy. To oznacza, że obie nasza pomoc była bardzo nikła. Nic praktycznie nie dotykałyśmy Tereski. Nie, że coś było z nią nie tak, ale nie dotykałyśmy jej. Tereska sama sobie dzisiaj radziła. Dostawała naturalne podpowiedzi, które są mówione przy nauce jazdy konnej. Tak. Dla każdego. Świetnie sobie poradziła. To jest początek naprawdę fajnej nauki. I mamy nadzieję, że świetnej przygody Tereski w siodle. Naszym głównym celem jest, żeby... jeździła sama. Dokładnie. Za tydzień robimy tak. Spotykamy się tu, szykujemy Teresę konia. Wrzucamy ją na tego konia, bo tego jeszcze potrzebuję, żeby ją podsadzić. I idziemy na kawę.
dzisiaj było bardzo stabilnie, bardzo fajnie. I zawodniczka była bardzo zdeterminowana, dlatego poszliśmy po bandzie. Ale jak czujemy, że możemy już to zrobić, to robimy po prostu. Tak. Idziemy tak, do przodu, każdego dnia. I to się nazywa... Bierzmy bez barier!